Myślę, że warto byłoby zacząć od tego, czym są spółdzielcze media wnet, od tego, kto, skąd wziął się pomysł, jaka jest taka krótka historia, genealogia, kto, jak, dlaczego i co to założył. Szczególnie, że wiemy już z tego naszego spotkania w trakcie festiwalu w Łodzi, że ta część jest dość interesująca, więc zaczynamy tak jak z Jurgitą Hitchcocka, od trzęsienia ziemi, kto założył spółdzielnię wnet. Dodam jeszcze tyle, że dla nas samych, kiedy zespół, z którym tutaj z ludźmi, którymi pracujemy, my wspieramy różnego rodzaju takie formy kooperatywne. Najczęściej kojarzą się one z ludźmi, którzy po prostu nie mają zajęcia, którzy gdzieś tam zaczynają zakładać jakieś kooperatywy spożywcze, mają dużo wolnego czasu, mało pieniędzy i wtedy w ten sposób się jakoś organizują po to, żeby zakładać takie różne przedsięwzięcia, ale w charakterze kooperatywnym, w tym wypadku spółdzielni. Dużym zaskoczeniem było dla nas to, kto i dlaczego założył spółdzielnię i jak to się wszystko zaczęło, więc oddaję głos kolegom, bardzo nie będę opowiadał tego, co już wiem. Trochę mam utrudnione, bo będę oczekiwał odpowiedzi, które już znam, ale spróbujemy. Ja będę się starał zaskakiwać. Spółdzielcze media wnet zostały zarejestrowane prawie rok temu, bo 14 grudnia 2011 roku. A wcześniej było Radio Wnet, które powstało w 2009 roku i zostało założone przez Krzysztofa Skowrońskiego i grupę dziennikarzy, która wyszła z nim z programu Trzeciego Polskiego Radia, też kiedy on został zwolniony w ramach protestu, odeszli, usiedli sobie w pewnym momencie na Saskiej Kępie w herbaciarni. Porozmawiali i stwierdzili, że to zróbmy coś własnego, zróbmy radio w internecie, tak? I tak ruszyło Radio Wnet, które na początku było telewizją, od razu miało siedzibę w hotelu europejskim przy krakowskim przedmieściu i z balkonu, a potem jakby spod hotelu europejskiego nadawało pierwsze audycje, bo to początek to był maj, tak? Czyli potem było lato, no to można było sobie na to pozwolić. I ja się dowiedziałem o Radio Wnet przypadkiem, bo ja media poznaję przez Radio Wnet, tak? Bo ja bardziej pochodzę, moje doświadczenie to z jakby szkolenia, potem jakby coaching i jakby tworząc firmę coachingową robiliśmy konferencję o mentoringu, tam była dziennikarka Radio Wnet, która potem się pojawiła u nas w biurze i w ten sposób się dowiedziałem, że Skowroński to Radio Wnet. I tak jak gdyby zacząłem słuchać, potem parę miesięcy później, był 2010 rok, będąc na spotkaniu biznesowym nieopodal hotelu, poszedłem, pójdę kupić kubek, tak? Bo zawsze było trójka, kubek trójki, no to teraz trzeba mieć kubek radia wnet. I nie kupiłem, bo nie było. I wtedy, no jak byłem w Łodzi, no to mówiłem, że ciągle nie ma, tak? No to teraz mogę powiedzieć, że właśnie jutro kończy się licytacja pierwszych 4 kubków z 36 z limitowanej edycji pierwszych kubków Radia Wnet. No i jak gdyby też budżet z tej licytacji pójdzie na produkcję już większej ilości kubków, które normalnie będzie można nabywać. I wczoraj to było 425 zł za kubek z numerem 1, ale też od razu widać, które numery są popularne, że tam 7, 33, jakieś tam różne kubki. 34 trzeba było zrobić akurat, przepraszam. A mieliśmy budżet tylko na 36 na początku, także jest 36. I ja przyszedłem do radia po ten kubek, potem bardzo szybko zostałem zaproszony do poranka, bo powiedziałem najwyraźniej coś ciekawego, tak? I to tak się też dzieje w Radiu Wnet, że tam bardzo dużo ludzi się przetacza przez hotel europejski. I potem byłem w poranku, a potem bardzo szybko ruszyłem z własną audycją w ramach wolnej anteny i przez ponad rok miałem taką audycję o mediach społecznościowych, tam w trzech prowadziliśmy. I wolna antena to też jest specyfika Radia Wnet, która pokazuje taką wolność, która jest dla nas bardzo ważną wartością, czyli jak teraz robiliśmy taką mapę wszystkich audycji, które przez
tydzień się przetaczają w Radiu Wnet, no to jest ponad 70 audycji, a niektóre mają więcej niż jednego autora, no to pokazuje jakby o grupie osób, która przez tydzień jest w tym hotelu europejskim, bo to trzeba przyjść, tam jest taki mały pokoik, w którym jest studio i ta magia radia się dzieje i to jest praktycznie, to jest twoja przestrzeń, jak ty gospodarujesz sobie jak chcesz i też po spotkaniu łódzkim w końcu się udało, jest audycja Nowego Obywatela, Głos Obywatela, która się odbywa co 2 tygodnie w środę o 9:07 i w najbliższą środę będzie audycja o GMO, na którą Konrad Malec bardzo serdecznie wszystkich zaprasza i to jest audycja w internecie, tak? Czyli Radio Wnet jest w internecie 24 godziny na dobę. Też to jest portal społecznościowy, gdzie jest ponad 10 tysięcy zarejestrowanych jakby użytkowników, no i tam jakiś procent z nich jakby publikujących, tworzących swoje treści. Natomiast jesteśmy też na UKF-ie, czyli ten nasz program poranny, Poranek Wnet jest transmitowany na falach Radia Warszawa w Warszawie, na falach Radia Nadzieja, czyli to jest i Łomża, i Ostrołęka, i Kawałek Białegostoku też może słuchać. Radio Fiat w Częstochowie i też współpracujemy z radiem Near FM w Dublinie czy w Dublinie, bo to też tak podobno można mówić. I w pewnym momencie gdyby mojej bytności gdyby w radiu zacząłem pomagać też bardziej biznesowo i to był właśnie 2010 rok, kiedy radio się zastanawiało, okay, co dalej, jak się dalej rozwijać. No jakimś tam z naturalnych pomysłów był, no dobrze, to trzeba się przygotować i wejść na giełdę New Connect, tak, żeby pozyskać dodatkowy kapitał na rozwój. I wtedy ja się zajmowałem tym projektem, kontaktowałem się z doradcami finansowymi, jak to wygląda, ale my mieliśmy cały czas tą ideę, dobrze, to jak gdyby sprzedajemy radio wielu słuchaczom, tak? Czyli żeby jak gdyby wielu sprzedać tam małe udziały, żeby każdy mógł stać się częściowo jakby właścicielem tego medium. I tak na New Connect można, tak? Tam jest oferta publiczna, jest oferta prywatna, tak? Natomiast wszyscy ci doradcy mówili, nie, ta oferta publiczna to w ogóle nie działa, to jest nie do zrobienia, musi być oferta prywatna, czyli gdzie się oferuje kilku, tam dwóm, trzem inwestorom, którzy biorą 30-40% i potem jakby dopiero się robi ofertę publiczną na New Connectie. I to nam się nie podobało, tak? Bo stwierdziliśmy, że to jest właśnie jakieś tam ryzyko utraty niezależności medium. I wtedy się pojawił temat pomysłu, a może to zrobić jako spółdzielnia, tak? I zaczęliśmy się wygryzać, zastanawiać, jak ta spółdzielczość działa, jakby to mogło być zrobione. I to na początku właśnie w takiej małej grupie. Potem dołączyły, bo teraz w Radzie Nadzorczej jest spółdzielni jest Jacek Jonak, to jest prawnik, który też specjalizuje się w rynkach kapitałowych, tam od początku w prywatyzacjach i tak dalej. I on dołączył do tego projektu Paweł Esek, który jest prezesem wydawnictwa BEK i ksiądz Adam Jabłoński, który prowadzi, jest kapelanem więzienia w Czerwonym Boże pod Łomżą, drugiego albo największego w Polsce więzienia, a obok więzienia razem z mamą są właścicielami ziemi, gdzie prowadzą przystanek w drodze, tak? I tam mają kilkunastu bezdomnych, więźniowie też przyjeżdżają tam jakby pracować. Jak gdyby Krzysztof Skorański poznał księdza jakby w ramach jeżdżenia poranki z Łomży, gdyby gdzieś w ten sposób ten kontakt się nawiązał i jest jak gdyby teraz bardzo, bardzo silny, czyli to mówimy, gdyby to jest tam nasza trochę stolica duchowa Radia Wnet, Publiczny Media Wnet, no to jest właśnie Czerwony Bór i ksiądz Adam Jabłoński, który tą rolę członka Rady Nadzorczej naprawdę perfekcyjnie jakby wypełnia. I stwierdziliśmy, bo jak Radio Wnet ruszyło z taką ideą, że chcemy robić media prawdziwie publiczne, tak? I teraz uzupełniliśmy to przesłanie i stwierdziliśmy, że media prawdziwie publiczne to są media spółdzielcze, których właścicielem są twórcy i odbiorcy mediów, tak? Czyli teraz mamy około 500
900 członków, gdzie w większości to są nasi odbiorcy, tak? To są ci, te osoby, które są najbardziej jakby zaangażowane, jakby najbardziej korzystają z tego medium do tego stopnia, że zdecydowali się objąć udziały w spółdzielczych mediach wnet. No tutaj tak sobie myślałem, to jest powiedziałeś o stolicy duchowej, a tutaj tak warto byłoby troszeczkę może jeszcze chwilę skupić się na tej różnicy w strukturze kapitałowej, bo to jest dla mnie to jest akurat bardzo istotna rzecz, że mając pewną świadomość, jaką ludzie no, zajmujący się biznesem szukaliście na giełdzie, ale jednocześnie to tutaj widać wyraźnie, jak, no, jak bardzo utopijny jest ten model takiego tej własności przez giełdę, w której ta oferta publiczna nie funkcjonuje. Tak? To jest ważne, bo teoretycznie spółka akcyjna, czasami jak mnie ludzie pytają, jaka jest różnica między spółdzielnią a spółką akcyjną, bo przecież ja w spółce akcyjnej też mogę kupić sobie parę udziałów i być współwłaścicielem. No, efekt jest najczęściej niestety taki, że tam, jeżeli ktoś ma te 50 plus 1, albo te 2-3 osoby mają 50 plus 1, no to one zawsze decydują. A tutaj struktura własności jest no, demokratyczna. Jedna głowa, nieważne ile masz udziałów, jedna głowa równa się jeden głos. W tym momencie każdy tutaj z siedzących na sali może stać się płacić 100, 200, 500 zł, ale już decydować o tym, co ma się dziać ze spółdzielczym radiem wnet, czy ze spółdzielnią wnet. Bo będzie no, na zasadzie równowagi głosów. I to jest no, pewna może trochę taka, w dzisiejszych czasach wydaje się, że to jest jakaś utopia, ale jest to na tyle piękna utopia, że warto tutaj troszkę chyba więcej się na niej skupić. I teraz mamy bardzo dobry przykład, jak funkcjonują media takie kapitałowe. Mamy parę dni temu, tak, odeszła, mamy rozwałkę w Rzeczpospolitej, uważam, że odeszli dziennikarze. Tam jedna osoba właściciela może praktycznie zdemontować, zrobić coś zupełnie innego, nadać zupełnie inny charakter, zupełnie inny system wartości dla takiego medium. W tym wypadku ten system wartości, który stoi za waszym medium, jest wypadkową wszystkich uczestników. Jeżeli jest to jest istotne, że wy też macie swój taki fundament etyczny, ten aksjologiczny, o tej duchowej stolicy. Nie każdy może być spółdzielcą, dlatego że nie każdy będzie podzielał wasze wartości. Jakie te warunki sine qua non, które trzeba spełnić, to bycie republikanem, nie wiem co jeszcze. A czas może jeszcze do tego, co powiedziałeś o press publice, uważam, że i tak dalej, no to mam nadzieję, że uda nam się spotkać we wtorek z Pawłem Lisickim, po to, żeby mu opowiedzieć o tym właśnie, czym są spółdzielcze media wnet i być może, że formuła spółdzielcza to jest też jakieś rozwiązanie dla tych osób, które odeszły i zakładamy, że chcą wydać tygodnik w najbliższym czasie prawdopodobnie, bo wszyscy na to czekają, także zobaczymy, ale właśnie, żeby pokazać im, że model spółdzielczy tak naprawdę może im zagwarantować kontrolę nad tym, tak, że już się nie powtórzy to, co się stało i to, co się dzieje w przypadku innych mediów. U nas, jeżeli chodzi o wartości, no to w statucie jest wpisane, że celem spółdzielczych, czy misją spółdzielczych mediów wnet jest wspieranie i tworzenie niezależnych mediów, tak? Czyli to jakby chodzi o szerokie podejście, a nasze fundamenty to jest, żeby prowadzić działalność w oparciu o wartości wolności i odpowiedzialności, tak? Czyli to są te kluczowe wartości, jakby szukamy źródeł tych wartości w pierwszej Rzeczypospolitej i w jej też chrześcijańskich tradycjach i też w ruchu pierwszej Solidarności, to jest lat 80. Tak? No to jest w jakiś sposób zawęża, ale mamy wrażenie, że to bardzo jakby szeroko, jakby te nasze korzenie stawiamy, czyli to jest jak jest deklaracja członkowska, no to jest jakby zgadzam się z tym, że z tą jak gdyby misją, że te wartości są dla mnie ważne i że te korzenie są dla mnie ważne, tak? Także to jest dosyć szeroko, ale też jak gdyby no, pokazuje naszą tożsamość, tak? co jest dla nas bardzo, bardzo ważne. No i rzeczywiście jest tak, że tak, nieważne za ile kupujesz udziały, każdy ma jeden głos i no i teraz jesteśmy w procesie przygotowywania się do pierwszego
zgromadzenia przedstawicieli, bo już dosyć szybko przekroczyliśmy liczbę 100 członków i statut wtedy mówi, że walne zebranie się przekształca wtedy w zebranie przedstawicieli. Czyli teraz rana zawsze pracuje nad tym, jak te 500 członków, jak zrobić pierwszy podział na grupy członkowskie. I początek roku to będą spotkania grup członkowskich. No i taką podstawowym zadaniem grup członkowskich to jest wybór przedstawicieli na zebranie przedstawicieli. Ale to pierwsze zebranie przedstawicieli, czyli to zakładamy też pierwszy kwartał przyszłego roku, to będziemy chcieli jakby zapraszać wszystkich, tak? Czyli że jak przyjadą przedstawiciele, którzy głosują, bo reprezentują wszystkich, ale też ci, którzy po prostu są członkami, a gdyby nie kandydowali, nie zostali wybrani na przedstawicieli, to też się powinni zmieścić w jakiejś tam sali na te kilkaset osób. No i to będzie na pewno ważne przedsięwzięcie, bo to de facto będzie ten pierwszy zjazd od razu taki duży. I szukamy na pewno jakby modeli współpracy, tak? No bo to na przykład tam dwa tygodnie temu pojawiła się u nas redaktor naczelna, to jest taki miesięcznik, bo nazwie bodajże Razem Bliżej, to jest skierowane w Warszawie, 12 tysięcy nakładu, bezpłatny, skierowany do przede wszystkim matek, które mają pierwsze dziecko do 3 lat, tak? Taki jak gdyby sobie grupę docelową robili, dystrybuują to się przez szpitale, przez jakieś tam różne miejsca, gdzie te czytelniczki się potencjalnie pojawiają. Teraz się ukazuje trzeci numer. No i one już wiedzą, że tam kwiecień, to jak do kwietnia, gdyby nie uzyskają stabilności finansowej, no to po prostu trzeba będzie numer zamknąć, tak? I przychodzą, że w takim razie w jaki sposób spółdzielcze Media Wnet mogłyby pomóc. I zaczynamy jakby współpracę, tak? Czyli też, bo teraz to jest na tam działalności gospodarczej jednej osoby, tak? Czyli z jednej strony jest takie doradztwo trochę jakby co do biznesu, tak? Jaką macie grupę docelową, jaki macie biznes, jak docieracie, tak? No bo macie bezpłatne, chcecie sprzedawać, sprzedajecie reklamy, tak? Chcecie otrzymywać z reklam, no ale to teraz jak to ma funkcjonować, a dlaczego bezpłatne? A może żeby ułożyć to z jednej strony biznesowo, a z drugiej strony jest takie doradztwo medialne, no i od chociażby jakby układu gazety, tak? Dlaczego ta okładka wygląda tak jak wygląda, a dlaczego jest niespójna z poprzednimi dwoma? A co jest w środku, a właśnie artykuły sponsorowane, tak? Bo artykuły sponsorowane nam się sprzedają, a reklamy nam się nie sprzedają. No dobrze, ale to czy to jest dobra strategia, żeby mieć artykuły sponsorowane w tego typu periodyku, tak? Czy to nie zabija jego wiarygodności? No to są jak gdyby taką ofertę, jak gdyby staramy się mieć. No i w tym też jest właśnie propozycja modelu jak gdyby spółdzielczego, tak? Możecie to po prostu zrobić jako spółdzielnie i tu jest jak gdyby dużo zastanawiania się, tak? W sensie czy każdy medium powinno być spółdzielnią, czy nie musi, tak? Czy to jest pytanie o niezależność medium, bo dążę do tego, żeby była niezależność dziennikarska, tak? A teraz jak gdyby takiej stuprocentowej i czystej, no to się nie da osiągnąć, bo to jest jak gdyby idea, bo to jest zależność od reklamy i reklamodawców, tak? Bo to jest finansowanie, tak? To jest właśnie zależność, jeżeli medium jest w formie spółki kapitałowej, no to jest jak gdyby zależność od właścicieli, jak gdyby tych czynników zależności jest wiele, no ale pieniądz jest podstawowym tak naprawdę, no bo to mówi o tym, czy jest na pensję, czy nie ma na pensję i to jest jak gdyby ten podstawowy wpływ. Czy jest na studia. Słucham? Na wynajęcie studia nawet. Na wynajęcie studia, tak? Czyli ludzie to wolontariusze często w stanie sobie wyobrazić, że mogą robić, ale... Czyli to był w ogóle dosyć ciekawy był ten proces, kiedy my z tą ideą spółdzielczą zgłosiliśmy się do takich osób właśnie jak Jacek Jonek, prawnik rynku kapitałowego, który też jest przyjacielem Krzysztofa, no bo z drugiej strony w twardym biznesie funkcjonuje, tak? I to jest ten pierwszy kontakt, a spółdzielnie chcecie robić, tak? Nie? No i po co to wszystko, nie? I że jest ten, jak gdyby jak ta strona, jak ci ludzie, którzy są po tej stronie jak gdyby czysto kapitałowej, jak gdyby takiej biznesowej i mało wiedzą jak gdyby o spółdzielczości, no to jest jakby pierwsze wrażenie jest takie, że to jest zły pomysł, że to no,
to nie ma podstaw takich właśnie stabilnych podstaw finansowych, tak? Że to jest jakaś działalność, bardziej się to kojarzy ze stowarzyszeniem czy z fundacją, tak? Że to jakieś dotacje są potrzebne. Nie, to jest spółdzielnia, to jest biznes, to jest jakby firma, tak? No i co też jakby ma swoje konsekwencje, no, że nie możemy wnioskować o finansowanie dla organizacji pozarządowych, bo jesteśmy firmą w modelu spółdzielczym, ale to jak gdyby niesamowite, bo to gdzieś te rozmowy się zaczęły jak gdyby na początku roku i trwają. I to jak gdyby jest korzystne dla dwóch stron, tak? W sensie, że my dużo zyskujemy w takim właśnie pytaniu, no dobrze, ale jaki wasz jest model biznesowy, tak? Gdzie wy zarabiacie, tak? Jakie macie źródła przychodu, tak? Jakie są teraz, jakie są przyszłości, jakie są koszty, to jest jakby pomocne, a gdyby z drugiej strony od początku była właśnie komunikacja, tak, ale jakby my widzimy w tym modelu spółdzielczą gwarancję niezależności, to jest dla nas ważne, tak? No i to było akceptowane. Dzięki temu się tworzą rzeczywiście fajne modele, no bo duże jest pytanie, czy w tego typu modelu można zrobić rzeczywiście gdyby duże medium, tak? Spojrzymy sobie w perspektywie tam powiedzmy 5 lat, biznes patrzy, no to patrzy 3 lata szczegółowo, 5 lat zatem mniej szczegółowo, a powiedzmy, że chcemy zrobić coś dużego, tak? Czy to w tym modelu można, czy nie, tak? Bo to jest też kwestia, właśnie jest ktoś, kto ma duże pieniądze, chciałby zainwestować, no ale ten włożyć duże te pieniądze i tylko jeden głos dostanie, tak? No to on tego nie zrobi, tak? I czy jest możliwość znalezienia modelu, gdzie jednak on mógłby to zrobić, a my byśmy nie stracili niezależności ze względu właśnie na ten kapitał. To jest ciekawe, bo mówisz o niezależności. Niezależność w takim świecie poukładanym przez tą logikę kapitalizmu, maksymalizacji zysku i takiej maksymalizacji własności prywatnej, to niezależność kojarzy się przede wszystkim z tym, że mam dużo pieniędzy, to jestem niezależny. Tak? Mam dużą swobodę działania, dlatego, czyli jakby moja swoboda działania jest pochodną środków, które posiadam. To jest to tego logika. Tak? Jestem naczelnym gazety, jestem właścicielem gazety, mogę wyrzucić wszystkich na dół, ja jestem niezależny. Ale dziennikarze są wtedy zależni od kapitału, tak? Czytelnicy, słuchacze są też wtedy zależni od tego, który stoi na samym czubku tej piramidy. I tutaj ja sobie tak myślę, że takim kluczowym chyba rzeczą jest pewnego rodzaju nabranie zaufania dla procedur demokratycznych w takiej spółdzielni. Bo w tym momencie wy swoją niezależność opieracie nie na widzimisię jednego człowieka, ale jednak na jakimś przypadkowym tłumie, bo spółdzielnia jest otwarta. Każdy, tak jak mówię, tutaj siedzi, może wejść do internetu, wypełnić deklarację, dostać rekomendacje, tak? Nie, nawet nie trzeba. Nie. Trzeba wystarczy tylko zadeklarować wkłady. Zgodzić się z misją, wypełnić formularz i zadeklarować ilość wkładów. W trzech przedziałach są te wkłady deklarowane. I po wpłaceniu 100 zł, 500 zł, 1000 zł, każdy, jak tutaj siedzi, może stać się. Stajecie się zależni od kolejnej osoby i to jest, no dla mnie na przykład to jest bardzo istotne, że to jest pewnego rodzaju właśnie zaufanie do systemu, do procedury, a nie do jednego, bo nie spotykasz się z tym, że ci właśnie biznesmeni mówią, no ale jak, że to nie jest właśnie niezależność, ty jesteś zależny nie od jednej osoby, tylko jesteś zależny od w ogóle od jakiegoś motłochu, tak, ponieważ nie macie takiego. Bo jak sobie teraz przekładam to samo na politykę, czyli na to, że mówi się, że trzeba, bo słyszymy, że ta demokracja, taka jeszcze bardziej demokracja bezpośrednia, bo spółdzielnia w tym sensie jest bardzo bliska demokracji bezpośredniej, mimo że są przedstawiciele, jest to zdecydowanie bardziej poziomowa struktura niż taka, którą mamy teraz w systemie politycznym, no to nieraz się słyszy, no, że co, że ja mam zależeć od tego, co tam żół pod sklepem sobie wymyśli, bo mamy demokrację, a wy świadomie pakujecie kupę i to ludzie, którzy no, nie jeden biznes zrobili w życiu, tak pakują swoje pieniądze, masę swojego czasu, kupę swoich umiejętności w to, żeby właśnie coś tak wariackiego jak demokracja przywracać. No, to, znaczy nie, ja to oczywiście popieram i chwalę z całego serca, bo sam coś przez większość swojego życia coś podobnego robię, tylko to jest strasznie w poprzek, tak, w tej logice. Mało tego. Mówiłeś o tym, że wy próbujecie zarazić kolejne media, że być może dziennikarze zauważą, że być może założą kiedyś spółdzielnię, tak może tutaj jakaś gazeta lokalna w Warszawie
też przekształcił się w spółdzielnię. Ja znamy jedyną do tej pory medialną spółdzielnię, która cisnęła od wielu lat na to, żeby się uwłaszczyć i stworzyć system, zamienić się w spółkę kapitałową. Jest w procesie w tej chwili, tak, zamieniania się ze spółdzielni w spółkę kapitałową. Ma tam tych 20-30 już za chwilę akcjonariuszy. No i tutaj ta logika jakby ich w pewnym sensie podobno lewica tak pożarła logika kapitalizmu, a takiego mocno właścicielskiego, a robi się coś kompletnie odwrotnego. To choćby z tego względu to twoja obecność tutaj, ale ja jestem strasznie ciekawy reakcji takich, no, tego waszego otoczenia, tak, ludzi, którzy są z krwi i kości takimi właśnie kapitalistami, biznesmenami. Bo już powiedziałeś, że to jest owszem, to jest na pierwsze zderzenie, no to jest wariactwo, ale czy jak oni wchodzą już, zaczynają się bliżej przyglądać spółdzielni, to czy widzą w tym sens i w którym miejscu widzą sens, a w którym, a czy są jakieś dziury, które czujecie sami, że jeszcze gdzieś jest coś takiego, co może być taką miną? To jest bardzo młode przedsięwzięcie. Tak, to jest młode przedsięwzięcie, ciągle kruche, tak? Widać, że się rozwija, ile to, że to ma perspektywę, no ale jakby ciągle tak, to jest bardzo młode przedsięwzięcie. Znaczy myślę, że przede wszystkim to jest bardzo, bardzo dobrze, że jest dialog, tak? Czy rzeczywiście, że prowadziłem jakby rozmowę. I no to jest trochę jak gdyby to co mówiłem, tak? Czyli że do tej pory, rok temu było bardziej takie funkcjonowanie. Było chaotyczne pozyskiwanie środków w takim sensie, że radio no, ma jakieś tam przychody z reklamy, czy jakby strona internetowa, ale to jest mały jakby przychód, tak? Czy to jest zwykle robienie jakichś projektów, tak? Czy wydajemy jakiegoś audiobooka dla wydawnictwa, tak? Czy to jest współpraca właśnie z jakimś biznesem, bo im trzeba jakieś dźwięki wyprodukować, czy używanie tych kompetencji na rynku komercyjnym, żeby sprzedać jakąś usługę, to trzeba walczyć, jak gdyby wygrać, tak, jak gdyby sprzedać, no i to nie jest stały przychód, tylko to jest działalność uboczna. Działalność uboczna, ale z tego do tej pory by było główne finansowanie, tak, czyli tu jest nagle duży przypływ gotówki, a potem nie ma nic, tak, no to też jakieś długi się popłaciło, trochę jak gdyby się normalnie funkcjonuje, ale potem znowu jak gdyby zaczyna być kłopot i też to wpływa na efektywność funkcjonowania. Czyli takie z jednej strony jakby tłumaczenie, czym jest spółdzielnia, jak ona funkcjonuje, tak? Czyli trochę odzieranie jakby spółdzielni z pewnych stereotypów i mitów, jak gdyby, które o spółdzielczości funkcjonują. Bo to od samego początku słyszeliśmy, nie, spółdzielnia robicie, tylko nie nazywajcie tego spółdzielnia, jakoś inaczej to nazwijcie, tak? Bo spółdzielnia to spółdzielnia mieszkaniowa, która jest postrzegana jakby w jeden sposób tak naprawdę w Polsce, tak? W związku z tym, no fajnie, że robicie spółdzielnia, ale jakoś inaczej to nazywajcie, tak? A my, no nie, no to jest spółdzielnia, spółdzielczość, tak? Albo ta flaga tęczowa, tak? To też jakieś tam komentarze, tak? Że no ale to ten, to się kojarzy z homoseksualistami i tak dalej. A my, no to jest flaga spółdzielcza, tak? No, to są inaczej kolory poukładane i zdaje się, że była pierwsza, gdzieś od 1925, tak? Czy 27, no nie, w każdym razie tamte lata. I to jest tak wygląda, jest ładna, kolorowa, to czemu nie, tak? I to trochę też funkcjonuje. Próbowaliśmy przez krótki okres współpracować z Krajową Radą Spółdzielczą, ale to był trudny proces i tak naprawdę no, zanikła ta współpraca, nawet się nie pojawiliśmy, bo chyba jakiś kongres mieliśmy spółdzielczy, czy wybory jakieś. Albo będą za chwilę. Za chwilę będą, tak, będzie duże tak podsumowanie roku. Nowa Krajowa Rada Spółdzielcza. No w grudniu będzie, tak. Tak, w grudniu, tak. Albo w styczniu. No to jak gdyby zarzuciliśmy, to tracimy naszą energię jak gdyby na tą współpracę. Też jest tak, że trochę ta kategoria, ta spółdzielnia, którą my stworzyliśmy, to nie do końca pasuje w te wszystkie kategorie spółdzielcze, które są, tak, że tam mieszkaniowe, spółdzielcze pracy, mleczarskie. No to nas niby najbardziej spółdzielnia pracy, bo tutaj dziennikarze i tak dalej, ale nie, bo u nas jakby większość jest właścicieli, to są odbiorcy jak gdyby naszej pracy, tak, nie jest to 500, to 500 pracowników jak gdyby nie ma, czyli też trochę taka nowa,
nowa kategoria. Tak patrząc na świecie, to jeżeli chodzi o spółdzielnie medialne, to nie znalazłem, ale jest taki ruch, to są community media, to jest najbliżej, ale to jest z kolei bardzo związane z konkretną wspólnotą lokalną, tak? Czyli to też jest tutaj jest ta pewna różnica. Sposób działania może bliższy, ale jak gdyby różnica funkcjonowania. Tak. No, ja jeszcze tylko krótkie pytanie i oddam głos na salę. Bo już jakoś sobie jestem w stanie wyobrazić tych zdziwionych panów biznesmenów, którzy dziś docierają do nich, że oni faktycznie, to jest troszeczkę inna logika, że może ona jest bezpieczna, może jest tam jakiś biznes. Ale w jaki sposób jeszcze funkcjonuje ta już mała rzesza tych osób, które są tym podstawowym piętrem spółdzielni, czyli członkowie. Każdy wpłaca udział, tak jak powiedziałem, od 100 zł więcej. I w jaki sposób budujecie zaangażowanie? W takich tradycjach spółdzielczych to zaangażowanie członków, to żeby oni świadomie, aktywnie uczestniczyli w życiu spółdzielni, to jest bardzo ważnym aspektem takiej bieżącej działalności i też bardzo ważnym aspektem tej tożsamości. Tak naprawdę w momencie, kiedy ta aktywność członków zaczyna zanikać, to obumiera spółdzielnia. Ona staje się wtedy jakimś takim narzędziem w rękach administracji spółdzielni. I wtedy mamy spółdzielnię mieszkaniową, tak? 10, 20, 40 tysięcy członków i de facto ciągle te same osoby w zarządzie, no bo nikt inny się na tym nie zna, cała reszta po prostu traktuje to, no zawsze tak było, tak? I czy wy macie jakieś tutaj pomysły na zwiększanie tej, no bo większa ilość spółdzielców w netu to większy kapitał, ale to też większa ilość przedstawicieli, to też większa struktura jakoś do ogarnięcia. No i czy jest jakiś pomysł na zagospodarowanie takich właśnie, jak my tutaj siedzimy, potencjalnych netowców?